Kolejnym punktem obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw i statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych. Tutaj chciałbym rozwinąć wątek. Byliśmy w konsultacjach z panią dyrektor placówek opiekuńczo-wychowawczych, panią Agatą Frelkę, która wystąpiła do Rady Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę nazw placówek. To ma generalnie na celu ocieplić ten wizerunek oraz no, spowodować, że nazwa tej placówki opiekuńczo-wychowawczej nie będzie się tak, powiedzmy sobie wprost, sztucznie kojarzyła. Dlatego przychylając się do prośby pani dyrektor, został przygotowany projekt uchwały wraz z projektami statutów. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Zdrowia. Komisja pozytywnie zaopiniowała ów projekt. Dziękuję uprzejmie. Czy są jeszcze z Państwa strony jakieś uwagi? To tak dla opinii publicznej jeszcze podam informację, że nowa nazwa placówek opiekuńczo-wychowawczych ma brzmieć Dom dla Dzieci. Myślę, że no, prostszej i bardziej takiej sympatycznej nazwy trudno byłoby znaleźć. Nadmienię też, że w naszym województwie już też to nazewnictwo funkcjonuje, przyjęło się i myślę, że kojarzenie i dobry wizerunek jest w tym momencie najważniejszy również dla zarówno mieszkańców, podopiecznych, jak i pracowników tych placówek. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę o oddanie głosu, kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany nazw i statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że uchwała nr 6, łamane przez 47, łamane przez 2024 w sprawie zmiany nazw i statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych została przyjęta 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.